Jak idzie mój język hiszpański? Opornie. Minęło 2 miesiące od mojego wyzwania numer 2 i język hiszpański mam na poziomie bardzo słabym, ale kompletnie zmieniam swoje koncepcje nauki. Zaczynam oglądać filmy w języku hiszpańskim, tylko bez napisów, i słuchać w języku hiszpańskim dużo, codziennie. Teraz oglądam La Casa de la Papel, czyli Dom z papierów. Oglądałem po polsku, teraz oglądam po hiszpańsku. Jest ciężko, ale zobaczymy. Mamy jeszcze 4 miesiące do zrealizowania mojego wyzwania numer 2. Zmieniam też koncepcję kręcenia vloga, ponieważ, jak to powiedzieć, nie będę nagrywał filmików o języku hiszpańskim, jak się uczę i tak dalej, bo to nie ma najmniejszego sensu. Te filmiki są słabe, nawet samemu je oglądając mówię sobie, no nie. Nie ma sensu, więc tym bardziej pewnie dla Was one się nie podobają. Będę nagrywał vloga, myślę codziennego, co drugi dzień, co trzeci, co piąty dzień zobaczę, ale będę Wam też opowiadał, co się dzieje u mnie w biznesie, jakie podejmuję kroki, decyzje, ale również rozpocznę nowe wyzwanie, jakieś sportowe, bo w pewnym momencie myślałem, żeby robić jedno wyzwanie w danym jednym momencie. Czyli język hiszpański pół roku, nic nie ruszam, ale to nie ma sensu, ponieważ czuję, że się w tym momencie nie rozwijam i stoję w miejscu i nie mam takiej przyjemności z tego hiszpańskiego, bo tutaj mówię o nim na vlogu, ale jest takie, uczę się hiszpańskiego, uczę się fiszek, uczę się codziennie, bla, 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 bla. Zobaczymy po 4 miesiącach kolejnych, jaki będzie progres czy nie progres i wtedy zobaczymy, czy to wyzwanie w ogóle zrealizuję. A więc zmieniamy koncepcję. Teraz jestem na Wólce. Jeszcze dosłownie 2 godzinki i będziemy grać w pingla. Tak, będziemy grać ping-ponga w stodole z moim bratem i z moim tatą. No, mam zamiar ich rozwolić. No i dobra, do usłyszenia i czekajcie na moje trzecie wyzwanie. Sportowe jakieś.